Witam Was, moi drodzy. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać napowietrzacz firmy naszej polskiej Aqua L Mini Boost 100. Jest to taka malutka pompka o małym poborze energii. Tutaj pisze 1,8 W. Jest dosyć wydajną pompką do takiego użytku domowego. Ale na co zwrócić uwagę? Jest opisywane, że ona jest dosyć cicha, ale tu chciałbym troszeczkę tak podpowiedzieć, to w zależności jak ustawicie sobie wydajność pompki. I zaraz Wam to pokażę, o co tutaj chodzi z tą wydajnością i głośnością tej pompki. I tutaj widzicie tą pompkę Mini Boost 100. Zawsze pamiętajcie, żeby podłączyć zawór zwrotny, który zabezpieczy Was przed cofnięciem wody z wężyka i zalaniem pompki. Najlepiej jak taka pompeczka jest umieszczona powyżej poziomu akwarium, ale wiadomo, no, różne są warunki domowe. Niektórzy umieszczają pompeczki poniżej poziomu akwarium, ale wtedy zawsze pamiętajcie o zaworze zwrotnym. I tak jak już mówiłem, o co chodzi z tą głośnością pompki. Bo tak jak słyszycie, oczywiście jak używacie w mieszkaniu, to na przykład tu jest ten zawór, tak? Jak słyszycie, on jest na tym najniższym poziomie, to jest pompka cichutka, tak? Teraz zwiększamy o połowę. Słyszycie? A jak damy maksymalny tutaj zakres, i ona wtedy już jest głośna, widzicie? Także według mnie najlepiej ustawić tą pompkę na połowę zakresu. Wtedy ona jest w miarę wydajna. No i zasila Wam tutaj akwaria. Bo jeżeli dacie tutaj maksymalnie, no to słychać jednak tą głośność tej pompki. I niektórym domownikom może to przeszkadzać. Ale tak, to jest bardzo dobra pompeczka. Polecam ją. Pozdrawiam Was serdecznie.